Według raportu World Happiness Report Norwegia zajmuje czołowe miejsce pod względem poziomu szczęścia wśród mieszkańców. To kraj, gdzie ludzie czują się najbardziej zadowoleni i spełnieni życiem. Norwegia słynie z licznych czynników przyczyniających się do tego stanu, takich jak wysoki standard życia, wsparcie społeczne, piękna przyroda i stabilność społeczna. Poznajcie ten fascynujący kraj ze mną w moim filmie. Nie przedłużając, klikajcie łapki w górę, subskrypcje, ubierajcie ciepłe kurtki i czapki, jedziemy z tematem. Stolicą Królestwa Norwegii jest Oslo. Jest to największe norweskie miasto zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności, która już dawno przekroczyła milion. W Norwegii mieszka blisko 5,5 miliona osób. Według wstępnych przewidywań liczba ta w 2035 roku przekroczy po raz pierwszy 6 milionów. Najliczniejszą mniejszość narodową w Norwegii stanowią Polacy, ponad 100 tysięcy. Norwegia jest drugim najmniej zaludnionym krajem w Europie po Islandii. Powierzchnia Norwegii wynosi 385 207 km kwadratowych. Pod względem wielkości Norwegia plasuje się na 8. miejscu w Europie i wyprzedza m.in. Polskę oraz Włochy. Norwegia jest jedną z 12 monarchii, które ostały się w Europie. Od 1991 roku głową państwa jest król Harald V, a następcą tronu jego syn, książę Hakon. Na czele norweskiego rządu stoi lider partii pracy Jonas Gahr Støre, który został powołany na to stanowisko w październiku 2021 roku przez jego królewską mość. Flaga Norwegii składa się z niebiesko-białego krzyża skandynawskiego umieszczonego na czerwonym tle. Niebieski nawiązuje do położenia Norwegii nad otwartą wodą. Z kolei kolor czerwony ma symbolizować krew żołnierzy przelaną za ojczyznę. Hymn Norwegii nosi nazwę Ja vi elsker dette landet, po polsku Tak kochamy ten kraj. Autorem słów narodowej pieśni jest Bjørnstjerne Bjørnson, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1903 roku. Co ciekawe, utwór do tej pory nie został oficjalnie uznany za hymn państwowy. Funkcjonuje jedynie na mocy umowy społecznej, a nie w wyniku przyjętej uchwały lub ustawy. Walutą obowiązującą w Norwegii jest korona norweska. Wedle aktualnego kursu jedna korona norweska to około 40 groszy. 1619 km. Tyle wynosi najdłuższa granica w Europie, a znajduje się ona między Norwegią a Szwecją. Norwegia ze względu na olbrzymie złoża ropy jest trzecim zaraz po Luksemburgu i Irlandii najbogatszym krajem w Europie. Norwegia jest jednym z najbardziej przyjaznych i tolerancyjnych krajów na starym kontynencie. Fårikål, czyli baranina lub jagnięcina gotowana z kapustą i ziarnami czarnego pieprzu, jest daniem narodowym Norwegii, którego święto Fårikåldagen przypada w ostatni czwartek września. W Norwegii znajduje się najdłuższy tunel drogowy na świecie, Lardal Tunnel, liczący 24 km 510 metrów długości. Norwegia mimo ścisłej współpracy z Unią Europejską nie jest jej członkiem. W przeszłości Norwegowie dwukrotnie odrzucili w referendum propozycję dołączenia do wspólnoty. Pokojowa Nagroda Nobla to jedyna Nagroda Nobla, która nie jest przyznawana przez Szwedów, a przez Norwegów. Po raz pierwszy wręczono ją w 1901 roku. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w Oslo, stolicy Norwegii. Norwegowie bardzo dobrze porozumiewają się w języku angielskim, zwłaszcza w większych miastach i regionach turystycznych. Zaokrąglenie reszty podczas płacenia gotówką to powszechne zjawisko. W Norwegii, kiedy płacisz gotówką za zakupy, stosuje się zaokrąglenie reszty. Oznacza to, że jeśli kwota do zapłaty wynosi na przykład 9,70 korony, a płacisz gotówką, sprzedawca zaokrągli do 10 koron. A w przypadku płatnością kartą, kwoty nie są zaokrąglane, a płacisz dokładnie tyle, ile wynosi rachunek. Jeśli będziesz w Norwegii i wybierzesz się w góry, można znaleźć tam darmowe chatki do spania. Są one zarządzane przez organizację Statskog i oferują podstawowe warunki, ale dają możliwość schronienia się pod dachem, gdy jest to potrzebne. Pod namiotem w Norwegii można spać praktycznie wszędzie, o ile nie ma zakazu no camping lub nie jest to prywatna posesja, ale przenośny domek nie może znajdować się bliżej niż 150 metrów od zabudowań.
Rekordowo niską temperaturę zanotowano w Norwegii w Karasjok 1 stycznia 1886 roku i wynosiła minus 50,4 stopnia Celsjusza. Zaś rekordowo ciepłą temperaturę zmierzono 20 czerwca 1970 roku w Nesbøen i wynosiła 35,6 stopni Celsjusza. W Norwegii trudno jest przewidzieć pogodę, ponieważ może szybko się zmienić. Prognozy długoterminowe nie zawsze są precyzyjne, więc mieszkańcy muszą być elastyczni i gotowi na wszelkie niespodzianki ze strony atmosfery. Dla Norwegów jest to codzienność, więc od najmłodszych lat uczą się dostosowywać do różnych warunków. Choć stereotypowo uważa się, że w Norwegii cały rok jest zimno i pada, to rzeczywistość jest bardziej złożona. Klimat różni się w zależności od regionu kraju, co sprawia, że lato może być gorące i słoneczne, szczególnie na południu kraju. Ten kraj słynie z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości życia. To jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, co sprawia, że mieszkańcy i turyści czują się komfortowo i swobodnie. Norwegowie uwielbiają kawę, która jest ważnym elementem ich dnia i towarzyszy im w wielu spotkaniach z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Mają bogate tradycje picia kawy i cenią jej jakość. Kawiarnie są popularnymi miejscami spędzania czasu, a kawa jest szczególnie ceniona podczas chłodniejszych miesięcy. Norwegia jest jednym z największych producentów i eksporterów łososia na świecie. Eksport tej ryby stanowi kluczowy atut gospodarczy kraju, przynosząc znaczny dochód i tworząc miejsca pracy. W latach 80. Norwegowie zaprezentowali sushi z łososiem w Japonii, co okazało się strzałem w dziesiątkę i przyczyniło się do globalnej popularności tego dania. Dziś sushi z łososiem cieszy się dużym uznaniem na całym świecie. Norweskim przysmakiem jest brązowy ser Brunost, który swój kolor zawdzięcza zawartości mleka koziego i krowiego. Smakuje jak ser o smaku tofi. Taco Friday to popularna tradycja w Norwegii, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. W piątkowe wieczory wiele rodzin i przyjaciół zbiera się, aby wspólnie cieszyć się meksykańskim taco. Pracując na etacie przysługuje 5 tygodni płatnego urlopu, a standardowy tydzień pracy wynosi 37,5 godziny. Średnie wynagrodzenie brutto w roku 2022 na rynku pracy w Norwegii wyniosło 53 150 koron. Język norweski jest trudniejszy niż mogłoby się to wydawać. Jest trudny nawet dla Norwegów, ponieważ występuje około 400 dialektów. Czasami łatwiej porozumieć się po angielsku niż w niektórych norweskich dialektach. Na wyspie Spitsbergen w Norwegii jest więcej niedźwiedzi polarnych niż ludzi. W związku z tym każdy mieszkaniec musi posiadać broń w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ponieważ niedźwiedzie polarne mogą stanowić potencjalne zagrożenie, a broń jest używana jako środek obronny w sytuacjach niebezpiecznych. Każdego roku w Norwegii w mieście Tromsø organizowane są mistrzostwa w wyścigach reniferów. To popularne wydarzenie w tej części kraju, gdzie renifery są obecne w dużej liczbie. W trakcie tych zawodów ludzie rywalizują ze swoimi reniferami, ciesząc się zarówno tradycyjną zabawą, jak i fascynującą kulturą regionu. Hardangervidda w Norwegii to miejsce, gdzie znajduje się największe stado dzikich reniferów w tym kraju. To spektakularne i malownicze tereny są idealnym środowiskiem dla tych uroczych zwierząt, pozwalając im żyć na wolności w naturalnych warunkach. Polowanie na dzikie zwierzęta ma długą tradycję w Norwegii i jest ważnym elementem kultury i historii tego kraju. W Norwegii wciąż można obserwować polowanie na wieloryby. Odbywa się ze względu na tradycję i kulturę, z argumentem o zrównoważonym odłowie oraz w celu ochrony rybołówstwa. Jednak praktyka ta jest kontrowersyjna z powodu zagrożenia dla populacji wielorybów i jest krytykowana przez wiele organizacji na rzecz praw zwierząt. Norweski wiking Leif Erikson uznawany jest za pierwszego Europejczyka, który w 1003 roku postawił nogę na kontynencie amerykańskim. W trakcie swoich podróży żeglował na zachód z Grenlandii i dotarł do obszarów dzisiejszej Kanady. Przekraczając prędkość o zaledwie 10 km na godzinę, możesz zostać ukarany mandatem w wysokości 3000 koron. Po przekroczeniu prędkości o 30 km na godzinę przy ograniczeniu do 60 km na godzinę lub mniej, grozi ci utrata prawa jazdy. Osobie, która prowadzi pojazd po spożyciu alkoholu, grozi 30 dni więzienia po zatrzymaniu przez policję. Dodatkowo zostaje pozbawiona prawa jazdy i musi zapłacić grzywnę w wysokości 10% swoich rocznych zarobków. Alkohol powyżej 4,7% można zakupić jedynie w państwowym sklepie Vinmonopolet.
Od 1947 roku w grudniu co roku Norwegia wysyła choinkę na Trafalgar Square w Londynie jako wyraz wdzięczności za wsparcie otrzymane od Wielkiej Brytanii w czasach II wojny światowej. Wielu Norwegów ceni sobie proste i minimalistyczne podejście do życia. To odzwierciedla się w ich stylu architektonicznym, wystroju wnętrz i ubiorze. W Norwegii popularne są proste, funkcjonalne i minimalistyczne rozwiązania. Norwegia jest krajem, w którym wartość rodziny i wspólnego spędzania czasu jest bardzo ważna. Norwegowie starają się zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, co wpływa na ich poczucie szczęścia i dobrostanu. Norwegia ma bogatą historię kulturową i artystyczną. Miasta są pełne muzeów, galerii sztuki i teatrów, które oferują unikalne doświadczenia kulturalne. Norwegia jest miejscem, które inspiruje do odkrywania nowych pasji i zainteresowań. Dzięki różnorodności krajobrazów i atrakcji każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od swoich preferencji. W Norwegii małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci przez pary homoseksualne są legalne. Norwegia jest jednym z krajów, które wcześniej wprowadziły równouprawnienia dla społeczności LGBTQ+. Małżeństwa homoseksualne są legalne od 2009 roku, co oznacza, że pary jednopłciowe mają takie same prawa i obowiązki jak pary heteroseksualne. Również adopcja dzieci przez pary homoseksualne jest dozwolona i regulowana przez prawo norweskie. Norwegia oferuje wiele możliwości rekreacji i spędzania czasu wolnego. To raj dla miłośników przyrody, sportów zimowych, turystyki górskiej i wodnej. Fiordy, góry, jeziora, lasy, wszystko to czyni Norwegię doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku i odkrywania piękna natury. Norwegia jest znana z zaawansowanych technologii i innowacyjności. Inwestuje w badania naukowe i rozwój technologiczny, co przyczynia się do postępu i doskonalenia różnych dziedzin życia. Najdalej wysunięta na północ kontrola graniczna znajduje się w Storskog. Północ Norwegii to doskonałe miejsce do obserwacji zorzy polarnej. W Norwegii występują noce polarne. Noc polarna to czas, kiedy słońce nie wstaje za horyzont przez cały dzień. Noc polarna w Norwegii nie dotyczy całego kraju, jest to zjawisko, które dotyczy północy kraju, a czas trwania zależy od lokalizacji. W poszczególnych miejscach w Norwegii noc polarna trwa od 49 do 113 dni. Mørketid oznacza w dosłownym tłumaczeniu z norweskiego na język polski ciemny czas, czyli noc polarną. Gdy zbliża się listopad i grudzień, mieszkańcy wielu miejsc na północy Norwegii żegnają się ze słońcem i przygotowują się do czasu ciemności. Norwedzy w domach na północy kraju raczej nie używają mocnych, jasnych żarówek i często nie mają żyrandoli oprócz kuchni i jadalni. Używają natomiast lamp, lampeczek, świec i świecących ozdób. Jest to bardzo klimatyczne. Robią to dlatego, że jak jest ciemno na zewnątrz, a w domu jest bardzo jasno, to umysł bardzo czuje różnicę i myśli, że jak jest ciemno, to pora spać. A gdy w domu jest umiarkowane światło, umysł nie odczuwa takiej różnicy. W tym regionie Norwegii żyje się na zegarek, to znaczy obojętnie czy zima czy lato, sprawdza się godzinę, by wiedzieć, że już pora iść spać. W lecie, kiedy całą dobę jest jasno, to konieczne, a w zimie niezbędne, by wiedzieć, że praca dobiegła końca i można iść do domu. Norwegowie słyną z zamiłowania do własnej kultury, tradycji i zwyczajów. Od lat z nocy 23 na 24 czerwca, w noc świętego Jana, w całej Norwegii palone są ogniska z okazji początku lata. Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 8 obiektów z Norwegii, m.in. kościół klepkowy z Urnes, miasteczko Roros i południk Struvego. W Norwegii znajdziemy ponad 1730 fiordów, z czego większość należy do najgłębszych na świecie. Dziękuję za wspólną podróż po tym pięknym kraju. Jeszcze raz zachęcam do klikania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się, cześć!